Knight i Cepl. Sed. Jerry i co przyglądają się i takie to finał szeroki uśmiech. Nie, jak się przyglądają. Nie chcą skakać. Boją się to. Ale horda spada i zabija się. User joined your channel. A kiedy była horda? Bo nie, bo ja oglądam na 240, nie widzę za bardzo. Tutaj rozmazano u mnie ten obraz. Wczoraj, bo... Spadali. A, to skam? Lecą na dół i zabijają się. Większość się zabija. No bo zasłabi. Tylko ci pewnie ci ferale, te policjanci ci... No policjant, to w ogóle dużo takich przyszło, kurczę, co nie powinno przychodzić już. A, to wesoło. To wiesz co, może delikatnie poziom też podkręcony jest. No. Nie chciałbym się już na czasie pisać, myślę, na TS-a wejdę. No. Wygodni. A ta Iwona to też czasami jak czyta, to normalnie nie wiem. Śmieszne. To czekaj, to ten poprzedni live, co miałeś godzinny? Tam godzinę, tam 14, coś koło tego? Nie, chyba nie. Ty, czy jeszcze wcześniejszy? Bo miałeś taki godzinę 14, nie wiem, tam około 19 chyba, coś koło tego, bo jakoś tak... I dzisiaj. Nie, nie, to wczoraj. A, to wczoraj miałeś ten... Czekaj, muszę rozdzielczość zmienić, bo... Dosłownie te liczby to nie są liczby, tylko jakieś kwadraciki. Czekaj, zobaczę na 360, jak to wygląda. O! 16 dzień masz, a, okej. Okay. No 360 jest w miarę okej. Okay. A to ty robisz taki ten? Drogę taką? Tunel taki z drzew, dosłownie? Nie, no muszę gdzieś to posadzić. Nie no, drzewa się przyda, bo węgla brakuje pewnie. Kurde, jak mi brakuje tego 7 days, jak ja bym sobie pyknął. Aż chyba, wiesz co, normalnie nie wiem, i przyinstalkę, specjalnie zrobię i przyinstaluję system. Dosłownie, żeby w 7 Days'a pograć. Starvationa chyba będę wipeował. Jeszcze raz. Starvationa będę wipeował chyba i będzie otwarty serwer. A. Nie, wiesz co, ja to nie wiem czy w ogóle... A właśnie, wiesz co, nie, nawet nie próbowałem, czy jakby to u mnie na serwerze, jakby to na serwerze pykało, nie? Mówię, bo na singlu to jest, a na serwerze ciekawe, czy to samo byłoby. Pewnie, a co na serwerze? Było. Że multiplayer? No. Nie ma znaczenia. Serwer jednego. Pewnie to samo byłoby, nie? Jak tak. Na singlu mnie. Normalnie aż chodzi mi coraz częściej. Multiplayer to masz tylko tyle, że ktoś może dołączyć do gry, to jest jedno, a drugie, że nie możesz zatrzymać gry. No, kum. Normalnie by się pyknął tulipa. Nie wiem, zobacz może. Jutro może sobie wieczorkiem zrobić przeinstalkę. Ale to wiesz co, i same instalacje systemu to tam pikuś, nie? Ale później te wszystkie sterowniki do PRL instalować na laptopie, to jest najgorsze, nie? Dużo czasu pochłania. Bo tam system sam to chwila moment. Tym bardziej, że mam na SSD dysku pracuję, nie? Nie no, w 7 Days'a się nie da przestać grać. Na niego można się uwolnić na jakieś tam kilka dni, no tam na jakiś okres, ale ogólnie to i tak później się chce znowu z powrotem popykać. Za dobra gierka.
Pimpsy też sobie z tego zdają sprawę. Tak? Pimpsy też sobie zdają z tego sprawę. No. Nie, ty to w ogóle weteran, ty jesteś weteran, ja to w sztabie to ja. Nie ich, że wiesz, że ktoś nie będzie grał. To... Nie przejmują się tym specjalnie. I z jednej strony szkoda, że właśnie zombiaki tych tam od iluś bloków już nie łapią jakby ciebie, można powiedzieć, tylko twoją lokalizację znają, ale tak naprawdę cię nie wyczuwają i to trochę takie, trochę to mogliby to zmienić, prawdę trochę mówiąc, co? Tak, ale z drugiej strony to święty spokój, nie? Nie, no tak, no. Nie łażą ci po łebie bez przerwy. Sobie no dalej spokojnie w piece pracuje, wszystko pracuje i tam no dalej ewentualnie przejdą, gdzie pielgrzymka czy coś dalej pójdzie. Lub lub Helena, nie? Właśnie Helena w ogóle nie przychodzi. W ogóle? To może piece są za nisko? Może. I w ogóle? Ale to trochę dziwne byłoby. Może być to. To taki trochę taki błąd gry jakby wykryłeś przypadkowo. To wiesz, to niekoniecznie trzeba w dole piece, można tak samo piece ustawić na przykład, nie wiem, tam 50 bloków do góry dać i piece na 50 blokach ustawić, nie? Co za problem. Windę robisz na szybko, siano, ciuk wiesz, ciuk obok, nie? Żeby spadać i raz, dwa i jesteś na górze, na dole, nie? I piece mogą tam 24 na dobę pracować praktycznie. No to wiesz, bo to w jedną lub w drugą stronę działa, nie? Tak. No. To taki delikatny błąd wykryłeś. Znaczy, czy to błąd? No takie... Ominięcie. No. No, levele i tak lecą, bo dużo się kopie, to i tak levele lecą, więc tam walka z zombiekami nie jest aż tam takim priorytetem. Starby się nie zwiększyłem. Bajka i plecy. Bajka czego? Koszyk w bajku i plecach. 72 są. A z Krzychem hordy czy sam? Krzychu. No to nie było do czego strzelać. Bo tylko było zbierać łupy, nie? No. Znaczy wiesz, jak spadało jeden na drugiego, to niektóre się ratowały. Nie, no tak, no bo wtedy jak siano chyba działa, nie? Mniej więcej. Znaczy jak ta trawa, nie? Jak ten taki... I trup na trupa, w sensie. Coś im tam pomaga. No. Trzeba by testa, tylko nie wiem jak to zrobić. Fajnie byłoby, żeby jakoś tak wywołać ikonkę, wiesz, życia, ile ma zombiak. W sensie, nie? I wtedy testa zrobić, czy co najwięcej damage'u na co, jak spadają, zadaje. Czy blok, czy kamień, czy może jeszcze ten, jak to się nazywa? Bedrock. Albo pułapkę, znaczy ten, albo ten trap, nie? W nie sensie... wiem, spajki wydaje mi się, że im mniej damage'a zadawały, jak beton. Może tak być. Ja na wanilii przecież tam robiłem taki też dołek, nie? No. No to wiesz, to one tutaj tych nie mają, nie? Takich, jakoś to... Żaden nawet mod tego nie udostępnia, żeby wiesz, żeby to dodać.
pokazuj ile. Taki wiesz paseczki, nie? Bo to kiedyś to jeszcze ok było, a teraz to tak nie bardzo już tego już nie to normalnie. No ja mam wyciszony live. Domach policjanci, prawie już. Kurde. A to wiesz co, może dlatego, że masz wysoki level postaci. Może na to teraz napadł, nie? I na twoją rozbudowę, bo... No, ładnie wykonałeś to. Ale to ten biegający, to wiesz, ja tam... Ja tych biegających to tak... Nie kończę ich, nie znaję perale, bo one... Wytrzymałem się tego, że kurzą, nie? Tylko, że biega, to tam wiesz. Tak, ale w 15 dniu rale, tyle? Z jednej strony to chociaż, to przynajmniej jakieś poprzeczka jest, nie? To jest Kiedy serię będziesz mógł zacząć, jak już będziesz zaczynał pewnie jakąś nową serię, ustawić od razu na biegające, że wszystkie zębiaki biegają, nie od początku. Bo sam podniesienie poziomu to tam jak ten, ale jest bieganie to mocno podnosi, samy poziom, nie? Strasznie mocno podnosi. No tak, ale na początku z biegającymi to jest też, wiesz, nie masz stabilnie. No, to jest może bardziej męka niż gra, nie? Zagrożeniem dla ciebie. Ty już wiesz, chodzące cię dochodzą, jak nie masz staminy na początku. No, a biegając? Jak tu wejść do domu, czy gdziekolwiek. No, nie, no tak, no. Ale to wtedy wiesz, to może wiesz, byłoby do ugrania, ale to wtedy tak jest strasznie bardziej męka i w ogóle trzeba podejście do gry zmienić. Już musisz być bardzo ostrożny, a z drugiej strony to skradanie się. Nie, no spoko siada, nie, ale to takie... Po prostu nie możesz wejść do miasta przez pierwszy tydzień. Tylko kopiesz ziemię i skillujesz. No, ziemia. A akurat tutaj nie byłoby problemu. Ale nawet do tradera dojść, czy gdziekolwiek to jest. Ale wiesz co, i nawet w nocy byś sobie musiał darować. Znaczy w nocy to i tak. A co za różnica? W nocy i tak biegali, to nie może nic sprawnie nic, no. Ale na taki kamień wydobywać to też byłoby takie, ci powiem szczerze. No nie wesoło. Bo hita dostaniesz i pół życia nie masz, nie? O, a to co to? Delikatny bóg chyba, nie? Jakiś... Mały. Nie, mam nadzieję, że oni w 17... Jak dodając, ale żeby oni poprawili większość takich jakichś błędów, nie? I takich dziwnych... Czasami przez mały kamień, gdy ty wyskakujesz jakbyś, ja nie wiem, jakbyś na wyskocznik jakiś był, nie? O takie rzeczy, bo żeby oni poprawili. Bo ten dodać to pewnie też coś tam dadzą, ale póki co to nie wygląda interesująco. Nie ma, a jest forum jakieś 7 Daysa? Ogólny taki, którzy autorzy czytają, jakiś mają tam pogląd na te forum? Jest, no tam mody są, nie mody, więc wszystko. No to oni może bardziej powinni ludzi. A i tak chyba ostatnio zaczęli słuchać się troszeczkę jakby ludzi to co wypisują, co? Chyba czas najwyższy. Nie, ale to tak prawdę mówiąc to chyba najlepiej budować na takiej większej, wiesz, na większych głosach, nie? To co gracze mówią sami ze swojego doświadczenia, nie? No
programista nie gra w grę, tylko pisze program. Zna mechanikę gry, ale czy no dobrze, tak, czy źle, no to tak do końca nie wiem. Wydaje mu się, że dobrze. No, a że tam nie gra, no to powiem, to tak wygląda. Ale tutaj, wiesz co, może w 17 dodadzą już tego bossa, tego co oni, tego Bakamota, czy jak ten, ten, wiesz, ten duży taki. To już, wiesz, już może być ciekawiej. Bo jak go już pokazali, był pokazany, w pewnym sensie. Więc może w 17 już uaktywnił go. Już może być tak ciekawie troszeczkę, myślę, że wiesz, już, to, już na ten sam boss, wiesz, troszeczkę do rozgrywki wprowadzi takiej świeżości, nie? Bo to już nowe zagrożenie. Co, Jerry, jak myślisz, co to może być z tym? Nie wiem, no dobrze, były jakieś bossy, żeby były, tak jak co robię. No. Tylko wiesz, tylko żeby nie było to taki, wiesz, jeden boss, bo to takie trochę monotony byłby, nie? A żeby jakieś tam porządne były, nie? Widziałem film z tym bossem. Buguje się w ścianach, za duży jest. Nie, on strasznie, ten, ten behemoth to strasznie wielki. Ale ile w jego wam może i on dalej stoi, nie? A do tej pory jeszcze to był taki, jakby, taki plan, znaczy taki pierwszy wzór taki, nie? Tylko jeszcze nad nim chyba tam nie pracowali. I zombiaków mogliby troszeczkę tak, troszeczkę je tam, nie wiem, dodać, ewentualnie po troszeczkę jakichś takich różnorodnych, nie? Ale z drugiej strony, jak będę tak dodawać, to też mocno gry obciążają. Samą. To też tak, wiesz, nie? Pod tym względem. To ma słabszy sprzęt, to... U ciebie, Jerry, zauważyłem, że u ciebie kilka osób zawsze ogląda i na czacie nic nie wypisuje, tylko zawsze jest kilka osób takich oglądających w ciszy, spokojnie. No bo ja też za dużo nie gadam. No tak, cisza, spokój, takich kilka takich... Tak, myślisz, kiedyś do czegoś też matki potrzebne, nie? Sam? Do czegoś ten był potrzebny, ten, ten fragment, klot fragment. One praktycznie... I do taśmy szczególnie. Jak taśmy robisz, nie? A klej, wiesz, klej, taśmę. Taśmy dużo idzie, praktycznie do wszystkiego taśmy ma większość potrzebną. Ja, wiesz, to mnie zastanawia, że oni kiedyś przybudują tą gierkę, w sensie nie będzie tak podzielona na bloki, w takim sensie jak teraz masz, nie? Odczuwalne bloku na bloku, nie? Wszystko jakby jest na bloki zrobione. Ciekawe, zrobię taki, wiesz, jakby bezblokową grę, znaczy w sensie nie będziesz tego tak odczuwać. Teraz, wiesz, takie kwadraty masz, nie? Cała gra to z kwadratów się składa, dosłownie. Ale to chyba za dużo byłoby roboty, dosłownie. Co dlatego można budować, że składa w takie kwadraty. Nie, no tak, ale wiesz, ale w innych grach, wiesz, nie, nie jest to tak odczuwalne, nie? W sensie, wiesz, nie, tego tak nie odczuwasz jak tutaj, nie? Zwłaszcza w Minecrafcie. Nie, nie grałem, więc nie powiem ci. Też nie grałem, ale widziałem. A to wszystko jest kwadratowe.
tak się jeszcze ma to do wyboru. Dwa będzie, czy nie będzie? Zerknij, skończy ileś ma, to jest 2000 będzie? 900. Nie, to wiesz co, zastanawiałem, spoko, dodadzą ten rower, spoko, spoko. Żeby się nie kazało, że ten rower będzie tak samo dostępny jak minibike, że będziesz musiał znaleźć książkę czy coś. No, bo ja bym się wcale nie dziwił, że tak może być. I wtedy wiesz, ten rower tak naprawdę będzie o ziemię obić, nie? Dosłownie. Tyle warty. Wcale bym się nie dziwił, że tak może być. To będziesz musiał wbić któryś tam level, nie? Nie ma 400 level, ale będzie dopiero dostępny. Tak, będziesz nauczył się jeździć na nim. No, to, no właśnie o to chodzi, nie? Bo to wiesz, bo ja bym się wcale nie dziwił, że tak mogę strzanić to. Że będziesz dopiero, wiesz, o 400 level będziesz mógł się nauczyć się jeździć dopiero, nie? Nie no, to już trochę bezsensowny ten rower będzie w tamtym przypadku. Jak to będzie, nie? No przynajmniej tak mi się wydaje. Bo minibike to się rozumie, no bo wiesz, bo tam jakieś wiesz, no to rozumiem, nie? Ale rower? NIK0DEM SED ELO W sumie stanelona Raven Mod kupuszczenie oka NIK0DEM SED W każdej chwili kiedy będziesz chciał D A no spoko. Wiesz co, tylko tam jeszcze grają, to muszę z nimi pogadać, że łaj będzie. Czyli Raven Hearts'a, tak? To co, jakaś ankieta była, czy coś? Nie. Żeby otworzyć ten... Serwer otwarty, żeby zrobić. Tam goście chcą pograć trochę. Tylko tam Marcin jeszcze gra z Devilem, nie? No. A to żeby go po prostu zresetować, tak? Od nowa. A, złaj to razem.
Ale dziwnie, plecak pełen. To jest rzadko spotykane. No, w tym modzie, że pełen plecak też, ale w większości to ile śmieci tutaj masz takich pojedynczych dosłownie. Które dawno już byś skropował czy coś, nie? A garnek po co tobie? No kolejka Puszka. jest do skarpowania. A to na sprzedaż pewnie, nie? To jest skórzane. Kolejka do skrapowania. To co tyle czasu się skrapuje? A na skrap nie ma przyspieszenia? Tylko na crafting, tak? No. Brass pewnie się skrapuje w moim życiu. Sekundę patrzyłem i... A Marcin jest chyba w tym, w robocie, bo z robotu chyba miał jakieś nawiasy, co się mówił, nie? Wtedy. Nie, no bo w piątek mówił, że jutro do roboty nie masz, nie? A miano popołudnie. Więc pewnie w robocie. Jeszcze. Lepszy niż siekiera.
A macie jakiś zrobiony wjazd? Na dół czy nie? A to jeszcze będzie w produkcji. A to będzie długie. Strasznie długie. To będzie 40 bloków wjazdu, jak nie więcej. Może i więcej nawet, co? No. Zależy który, czy ten stromy, czy ten mniej stromy, bo ten mniej stromy to w ogóle. To masakra, co? To nawet nie trzeba by wywrotu żadnych robić, a nie zabezpieczeń prawdziwie. Ewentualnie jakieś tam tureta gdzieś tam postawić po środku jednego z czujnikiem i tyle. Bo to może jakiś jeden przypadkiem wejdzie, a tak to nawet nie będzie wykrywalne przy hordzie czy coś. Nie? Chyba tak, nie wiem. Na takiej długości, długiej. Będzie strasznie dużo bloków. Ja to mam pomysła, ale póki 7S mi nie zacznie działać, to lipa. Zrobić taką piramidę, ale taką z takim czubem, takim, nie wiem, 8 na 8 bloków, wiesz, z takim czubem, nie? I ta piramida, żeby tak 40 bloków w górę miała. Bardzo obszerna byłaby. Bardzo dużo roboty, ale taki... Strasznie dużo roboty byłoby, nie? I na szczycie, wiesz, zrobić bazę, nie? W sensie. Normalnie. 8 na 8. Praktycznie z każdej strony byś widział, jak zombie by wpadł po tej piramidzie. Jakiś taki patencik. Wiesiek, Wisiek. Sed. Małpa na i cepnę się na. Siema, Wiesiek, siema. No nie, jakoś wcześniej wbiłem na live'a. Coś tam napisał, ale ja tylko dosłownie chwilę, to już nawet nie pisałem nic. Za wytrzymałość jeszcze. O, kolejny. Dobra, wiesz co, ja powiem, że jak jeszcze będzie live'a. Lecę tego pyknąć. Do potem jak coś. No. User disconnected from your channel.
Wiesiek, Wisiek. Sed. Nie będę mógł pograć na Steamie, dopóki nie zakupię nowego PC. Win 7 już nie jest wspierany, uff. Co to gadać? Kurde. Ja też mam 7. Już nie wspierają 7-ki? No to trzeba zmienić system. Wiesiek, Wisiek. Sed. To znaczy nie tak, chyba jeszcze jest wspierany, ale pokazuje mi się info, że muszę mieć 20 GB wolnego miejsca.
Wiesiek, wisiek. Sed. Posane to wszystko, wcześniej miałem 3 GB i jeszcze dołożyłem pender, czyli w sumie mam wolnego 10 GB, a tu takie coś.
Wiesiek, Wisiek. Sed. Jutro mam wizytę u doktora, więc narka. No spoko, dzięki. Powodzenia u doktorka.
Thank you.
Thank you.
Marcins. Sed. Witam. He he, Maciej. Możesz, Marcin, na TS-a wejść? Czy nie bardzo już o tej porze? User joined your channel. No, ja. Dobra, ja zrobię chwilkę przerwy w live'ie. Jak ktoś tam ogląda, to za chwilę wracam.